Big Blue Blob. Achievement dla Francji, w którym jako Francja musimy przed 1 stycznia 1500 roku posiadać 100 okorowanych prowincji. Achievement będziemy robili na takich ustawieniach. Achievement już robiłem lata temu. Link do starej serii umieściłem, jeżeli dobrze pamiętałem, w opisie tego materiału oraz powinien się wyświetlić w górnym prawym rogu. W sumie oglądajcie, jeżeli chcecie, nikogo nie zmuszam. Na start rozgrywki jako Francja mamy 27 prowincji, więc jak widzicie, do zdobycia mamy naprawdę sporo terytorium. Obecnie ten achievement moim zdaniem jest znacznie łatwiejszy do zrobienia, po pierwsze ze względu na estate, ponieważ mamy dużo dodatkowych monarchy points do zdobycia dzięki nim, a tego bardzo brakowało. Po drugie, w regionie Irlandii doszło nam troszeczkę więcej prowincji tanich, niskodevelopmentowych, dzięki temu też ich zdobycie daje nam niezłego kopa. Polska jest przez pewien okres czasu do 1500 roku naprawdę wrąbistym sojusznikiem, który pozwoli nam tutaj działać antykoalicyjnie, bo możliwe, że będziemy mieli tą koalicję, chociaż możliwe, że będziemy mieli problem w Rosji, Moskwie, bo tutaj ona jest znacznie potężniejsza. Powiem szczerze, że jako Francja mamy niezłego fuksa na starcie, ponieważ mogę wziąć sojusz zarówno z Burgundią, jak i z Kastylią, gdzie ich floty mnie tutaj bardzo wspomogą. Clue dla nas jest jak najszybsze dostanie się na wyspy. Fajnie jest też wysłać gwarancję na Nowogród, zależne na tym, żeby Rosja nie zdobyła jego prowincji. Event burgundzki, w sumie macie do niego link raczej też albo w opisie, albo w górnym prawym rogu, do filmiku, w którym go bardzo szczegółowo omawiam. Może zajść, może być dla nas przydatny, ale nie jest konieczny, bodajże w pierwszym moim podejściu w ogóle tego eventu nie miałem. Jeżeli idzie o doradców i nasze Monarchy Points, oczywiście bierzemy wszędzie doradców przynajmniej jedynkowych, tam gdzie się nam przyda. Spy Network jest w tym momencie must have, albo Improve Relation do obniżenia agresywnej ekspansji, albo Spy Network do robienia szybszej ilości claimów. Naszym jedynym rywalem będzie Anglia na ten moment. A i oczywiście w drodze wyjątku fokus na punkty administracyjne. Będziemy ich potrzebowali dosłownie tony. Potem oczywiście gramy pod estate, robimy tak, żeby mieć tutaj 75% influenza na każdym jednym i bierzemy punkty, których będziemy dość sporo potrzebowali oraz oczywiście pieniądze, bo pieniądze napędzają naszą wojnę i tak z każdym jednym estate'em. Punkty Papal Influence wydajemy na papieża, tylko i wyłącznie na to, bo zawsze liczymy na to, że wpadnie fuks i będziemy kontrolowali kurię. Dzięki czemu będziemy dostawali mniejszą agresywną ekspansję aż o 20%. Co do reszty naszych relacji, rozwiązujemy tutaj sojusz z Prowansją, raczej nam się nie przyda. Możemy zawiązać za to ze Szkocją, żeby łatwiej się dostać na wyspy. Tylko w przypadku Szkocji pamiętajcie, żeby zerwać na samym początku tej wojny z nimi sojusz. Odbędzie się to kosztem jednego punkta stabilności, ale jest tego warte. Kolejnym moim krokiem będzie próba przyjęcia władzy w Holy Roman Empire. Jest to do zrobienia na samym starcie rozgrywki i moimi sojusznikami będą Czechy, Saksonia oraz Palatynat. Staram się umieszczać sojuszników w krajach, które posiadają monarchię. Na stronie NBAX obecnie mnóstwo wyprzedaży dla dziewczyn, topniące ceny, sezon Fortnite 2 oraz mnóstwo dodatków za Europę Universalis 4. W promocyjnych cenach z kodem LUKAS 3% taniej. Pamiętajcie! No i mamy to event Surrender of Maine i wojna z Anglią. Jeżeli mieliście coś takiego, że Anglia oddaje wam Maine, to restartujcie, bo nie możecie sobie pozwolić na to, że macie trusa z Anglią. Ale my mamy wojnę o Unię nad Francją, w której jesteśmy obrońcami, czyli po naszej stronie staje Kastylia oraz Burgundia. Niestety nie zdążyłem wziąć sojuszu z nikim z Holy Roman Empire, ponieważ event Surrender of Maine wybucha naprawdę dość szybko, mamy tylko 8 transportowców do transportowania naszego wojska, które musimy tędy wysłać tak naokoło aż na wyspy. To były 2 punkty stabilności, no nic, trudno, tak czy siak trzeba się na to zdecydować. Stabilność potem przywrócamy do zera. Prosperity raczej nie będzie nam tutaj potrzebne w ramach tej rozgrywki. Jak widzicie, flota angielska siedziała tutaj schowana na wyspie Man. Dzięki temu dość szybko nawet przetransportowałem moje wojska do Szkocji. No i teraz czas iść tam, zrobić kuku wojskom angielskim. Do ataku! I leci tutaj masakracja wojsk angielskich. Totalnie się rozpadły, chociaż no, straty mamy dość sporawe. No i tu mamy pierwszego pecha, niestety Szkoci okupują tą prowincję, więc nasza flota nie może ostrzelać wybrzeża. Naprawdę zastanawia mnie, jakim cudem Szkocja jest w stanie tu przejść. Tak, kocham po prostu system fortów w tej grze. No i tak mniej więcej kończymy naszą pierwszą wojnę. Niestety totalnie zapomniałem o tym, że Szkocja przecież też będzie chciała ziemi, więc nie biorę tego fortu na północy, a szkoda, przydałby się. No ale w pierwszej wojnie bierzemy aż 10 prowincji dla mnie.
Warto jest się też tutaj jeszcze upewnić, że macie wszystkie dla siebie, bo przed chwilą klikałem pozycje, które niby ja kupuję, a oddawałem je Szkocji. Więc tak, tak to wygląda, wspaniałe zwycięstwo Francji. Anglię zostawiamy złupioną i w wojnie domowej. Zaczynamy teraz podbój Irlandii. Poprzez atak na Leinster od razu wzywamy też drugi kraj. Jako, że nie będziemy mieli czasu za bardzo na buntowników, to musimy tutaj niestety zwiększać autonomię na maksa w tych prowincjach angielskich. Im później wybuchną te bunty, tym lepiej. W międzyczasie Prowansja dostała ekskomunikę, więc musimy to wykorzystać i jak tylko zejdzie nam z nią trus, musimy zająć ich terytorium. Najwidzie tu już może zacząć się zawiązywać nam koalicja, więc no, trzeba się spieszyć. Chociaż zobaczymy, ile mi z tej Prowansji zostanie tutaj za chwilę. No i mamy szczęście, ale jednocześnie mamy troszeczkę pecha. Zaszedł event burgundzki, no ale nie jesteśmy cesarzem, więc mamy na jeden kraj, który na nas głosuje. Nie jesteśmy cesarzem, event burgundzki zachodzi, czyli większość terytoriów pójdzie na pewno do Austrii. Więc do nas trafia... O nie, do Hiszpanii poszło bardzo dużo, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jak Hiszpania ma tutaj terytoria. Super. Więc w zasadzie chrę możemy już olać. Ale spróbujemy, zawsze fajnie jest być cesarzem. Zaatakujmy teraz Prowansję. No jak widzicie, mamy trochę tych prowincji do zdobycia. Atakujemy potem Ormond, nieważne. Niestety nie wzywam Tyronu osobno, bo ma sojusz z Anglią, co jest niewesołe dla nas. A do tego jeszcze Hiszpania mi się włączyła do tej wojny. Też chcę Prowansję, więc to jest nasz ostatni dzwonek, że tak powiem, na jej zdobycie. W sumie to ja zapomniałem jeszcze o Złotej Erze. Trzeba będzie do tego dążyć. Jak tak patrzę, większość tych krajów za chwilę przestanie istnieć, które nam mogą wejść do potencjalnej koalicji. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Weź zdechnij, no. W tym roku, jak widzicie, trochę się dzieje. No dobra, teraz skomplikowały się jeszcze bardziej, bo mamy wojnę nawet już z Anglią. Trochę więc się nam dzieje. A ja wykorzystuję to, że wojska tutaj szkockie są wszystkie, więc za chwilę im zrobimy stack wipe'a. Bo są bez generała. Dziękuję, Szkocjo. Nie no, Polska to mnie załamuje w tym momencie. Przegrywa wojnę z zakonem krzyżackim. Anglia robi najgłupszą rzecz, jaką może, desantuje się mi na Francję. Naprawdę, zanim wy to zdobędziecie, cały kraj wam będę okupował. Cały kraj. I do tego zdobywam okupację Londynu na 12 tiku. No i manpower przecież z tego mogę brać. Boże, jak to jest łatwiejsze. Anglia nas trochę tutaj pofinansuje. To jest jakaś głupia mechanika. Czemu moje wojska na tej wyspie są obrońcami, a Utrecht, który też atakuje tę prowincję, jest... W międzyczasie ostatujmy te prowincje po Burgundii, bo ich totalnie zapomniałem. Irlandię w sumie też potem. Weźmy sobie misję z Force Limitu, o tym totalnie zapomniałem, a przyda nam się, zwłaszcza teraz do wojny z Danią nadchodzącej. Jako, że muszę jeszcze rok poczekać, żeby tutaj wszystko, żeby mi zeszła agresywna ekspansja, plądrujmy terytoria Szkocji. Zaatakujmy teraz Brytanię, nic o niej nie będę chciał, powodem jest wzięcie Himilita na Anglię. Od Szkocji bierzemy następujące prowincje. Anglia jest naprawdę łatwa do zniszczenia. Od Anglii tym razem bierzemy tylko Humiliata, chociaż nie ukrywam, chciałbym te pieniądze. Rok 1463, a my mamy już 65 prowincji. Odpalmy też Złotą Erę, na pewno nam się przyda. Czas na wojnę z Danią, tutaj zaatakujemy Orknaje, czy jak to się nazywa. Backupowo wziąłem sobie już z Nowogrodem. No i zaje. Mamy to, Kastylia dostała Iberian Wedding nad Aragonem i Neapolem. Teraz naprawdę żadna koalicja nie jest nam groźna. Możemy też już wprowadzić renesans, co dodatkowo już nam przyspieszy wszystko. Możemy nawet i technologię brać, ale punkty zostawmy na później. Ech, zdjąłem im gwarancję i zobaczcie, od razu Moskwa się w nich wbiła, no. No i pięknie, wszystkie wysepki, całe wybrzeże norweskie zdobyte aż do Nowogrodu. W zasadzie ta wojna to było tylko, kto komu szybciej forty oblegnie, zero bitew. Tylko troszeczkę morskich, jak widzicie, zdobyczne okręty. Zresztą po tej wojnie brakuje nam już tylko 24 prowincji. Mam chyba lekką przewagę w moralach. Nadszedł wrzesień, ten czas ataku na Nowogród. Atakujemy od północy i nie powinno być z tym większego problemu. Francuska dominacja na morzu znowu została potwierdzona, desantujemy się na Memel. Te Czechy chyba przegięły w tej wojnie. Nie tak bardzo. No i bardzo dużo prowincji od Nowogrodu wzięte. Szkoda, że nie mogę ich tylko okorować. Powiem wam, że idzie nam tak łatwo, że nawet mogę już brać jakieś idee, co poprzednim razem było w ogóle nie do pomyślenia. I w zasadzie wezmę ilościowe, bo manpower zawsze na propsie. Zaatakujmy jeszcze Anglię w międzyczasie. Co prawda będzie miała sojuszników, ale może ja wezwę jeszcze Kastylię, zaraz zobaczę. Uff, udało się, chociaż trochę korupcji nabiłem. Żeby mi tutaj Kastylia dołączyła do tej wojny, żeby nie musiał przewozić wojska na kontynent.
Ta gra chce mi jakieś wyzwanie chyba rzucić. Claim tron na Hiszpanię, naprawdę. Rok 1482, my mamy 102 prowincje. Więc chyba udało się nam to zrobić. No dobra, no prawie, jeszcze muszę to okorować, ale bądźmy szczerzy, mam 12 lat do okorowania tych prowincji, więc... Achievement zrobiony! Powiem, że jest dużo łatwiejszy niż był kiedyś. Nawet z Rosją nie musiałem się bić na tym podejściu, to jest niebywałe. Jak widzicie, zająłem głównie terytoria Anglii, Szkocji i Irlandii, potem tutaj całe wybrzeże Norwegii i to był w sumie błąd. Powinienem zabrać jakąś jedną prowincję od Danii gdzieś w tym miejscu, żeby móc wcześniej zacząć korować tutaj te prowincje od Nowogrodu. Wtedy bym mógł tutaj szybciej już to mieć okorowane i nie mieć takiego problemu z buntownikami, jakiego miałem. Przez to musiałem nabrać gigantyczną liczbę korupcji. Mamy dynastię Tristamarów, możemy claimować tron Tristamarów, więc ta Francja mimo wszystko jest dalej grywalna. Poprzednim razem ta Francja nie była w ogóle grywalna. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć Better than Napoleon. To piszcie hashtag Napoleon i wtedy zrobimy sobie również z tego achievement. A tak na razie coś innego dla was planuję. Jeszcze na koniec pokażę, że mamy prawie 1000 development. Zadłużenie tylko na 2200, nawet całkiem niezły income. 16% korupcji. W sumie dajcie też znać w komentarzach, jak wam poszło, jak robiliście swoje podejście na Better than Napoleon, bo według mnie spokojnie w 75 mogłem to zakończyć. W dzisiejszym materiale to już wszystko, jeżeli się podobało, to zostawcie lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim nowym materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.